Cześć, siemanko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Biomutant w kolejnym już epizodzie naszej wspaniałej przygody z tą oto grą. Pokonaliśmy puchcia wielguchnia? Chyba tak, wielguchcia, nie wiem, nieważne. Da Ozent Meader. Wchodzimy tutaj, albo może nie. Dobra, pójdziemy boczkiem. Jak oni tak nie chcą współpracować, dobra, pójdziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że oni zaraz zaniechają tego ataku. Czy on za mną biegnie po prostu? Nie, no chyba nie. To nie naruszony roślinodomek. Ciekawe, co w nim rośnie. Chciałbym się dowiedzieć i dowiem się, na pewno. Na pewno jest skrzyneczka, jakiś biohazard. Aha, zamienia nam po prostu... Nie, ja chcę sobie zostawić, podnoszę to tylko. Skrzynia. Kolba drewniana. Ale to tylko podniesiemy. Zupgrade'owałem sobie troszeczkę bronię znowu. Opodnosiłem, pododawałem jakieś tam dodatki. Trzeba podłączyć podajniki, aby myśl monitor się uruchomił. Jeszcze parę ruchów w lewo. Nie wiem, czy nie spieprzyłem teraz. Dobrze je wykorzystaj. Nie, i dosadne. Niewłaściwy stan umysłu również ma znaczenie. Ale dostałem, dobra, zabrało mi to życie. Aby myśl monitor się uruchomił. Dobra. Okej. Udało się uruchomić jakiś przekaz. Ukończone. Świetnie. To sukces umysłu nad materią. Dobra, jeszcze super łuk gdzieś tu jest. Nad sprzętem. Powodzenie, Koi. Where is the super łuk? Nie wiem, tu mamy to, ale tam będziemy musieli chyba kogoś pokonać, co? Zawsze znajdzie się jakieś. I pójdziemy zaraz znaleźć Nano, który jest tutaj niedaleko. Aha, tu jest wieżyczka po prostu. O kurde, są ludzie, znaczy otwory. Zimno. O kurde, dobra, ja chcę stąd iść. Nie, ja chcę tutaj. Dobra, wieżyczkę się pozbyliśmy, wieżyczki. Ła, ła. Najwięcej oni mi kurde przeszkadzają. Dobra, jeszcze cyk ich mrozikiem. Trochę dostałem. Zawsze zapominam. Dobra, doładowanie. Unik. Tańczyć. Dobra, i z głowy, dokładnie. Chyba dziękuję, panie narratorze, lepiej tego nie mogłeś ująć. Czy tu jeszcze jest gdzieś druga wieżyczka? Of course, że jest. Dobra. Uciekam. Pal się, jest jeszcze jeden pan, koleżka. I z kulki mu. Nie trafiłem go? O, no dobra. Kurczę, ten mnie tutaj... Dobra, atak! Bang. Dobra, dojeżdżamy tego. Dobra, został ostatni. Cyk mu. Nie przeciąłem go? Trochę go nie trafiam, ale dobra, z kulki mu. Pada? Aha, yeah. Dobra. Zbieram po nim oczywiście sushi. Po takim wielkim gościu tu jest skarbek. I to będzie prawdopodobnie super. Fajnie wygląda? Dobra, zbieramy. No, z ratanem na głowie raczej biegać nie będzie. Dobra, idziemy do tego znajdź Nono. Tam lokacja została skończona, ale jeszcze sobie zniszczymy to oczywiście. To wygląda na solidny kawał drzazgo złomu. Nie wiem, po co to zbieram, bo tak naprawdę tego nie wykorzystuję. No i co ja mam tu zrobić? Ale zatrzymaj stwora. Złomniście. Co mam tutaj teraz zrobić? No jestem, no. No dalej, łap. Aha, aha. Mamy cię. Wróć do korzenia. Gdzie jesteś, korzeniu? Dobra, niedaleko. Możemy stąd się zfrunąć. Dolecimy stąd tam? Dobra. YOLO!
To jest... Czy chyba nie tędy, co? Jak zwykle oczywiście. Muszę przebiec dookoła, ale to nie jest jakiś problem. Siedlisko Nono przy korzeniu, okej. Czy to będzie jakaś kolejna walka? Jakieś takie roślinki sobie rosną. Ciekawe jak. Kurczę, nie tędy. Oczywiście, że nie tędy. Pomaszu. Co, załadujemy to teraz? Interaction. Czyżby to ożyło? Okej. Awans. Oczywiście sobie od razu przyznamy punkcik. Obrażenia w walce wręcz mogłyby się przydać. Inteligencja. Weźmiemy, pójdziemy sobie w moczki, bo nam strasznie szybko się właśnie kończy. Mamy biopunkty, punkty. Tu na razie nic nie przydzielam. Jak my tu stoimy z naszą 17-10 z biogenów, tak naprawdę. No to jeszcze nie możemy nie stać. Nas jesteśmy po prostu zwykłymi biedakami. Poziom 19. Jest to wspaniałe. Wróć do przedawnionego. A możemy wrócić tak generalnie do niego. On gdzieś tu był, tak? Dobrze pamiętam? Nie? Miałem taki... On jest aż tu. Okej, hop jest. A czy ja mogę do niego się teleportnąć? Oczywiście, że nie mogę. A jakiś bliższy teleport, taki najbliższy do... Jest jeszcze ta miejscówka, której ja chyba nie zwiedziłem. Dobra, najbliższy jest tutaj, więc się tędy tutaj przeteleportujemy. Idziemy do pana przedawnionego, zobaczymy, co on nam ciekawego powie. Dobra, biegu się, bierzemy konia. Miejmy nadzieję, że ta bestia będzie się ciebie słuchać. No na razie się słucha. W ogóle nie ulepszałem. Aha, moment. Postać, atuty. Twój pancerz, szybkość ataku, krwawień. W czym to było ogólne? Może gdzieś tutaj, czarność, twoja szansa na udane, to tu coś było, twoje biologiczne, o, poruszają się, okej, weźmiemy sobie to. I czarność, twoja szansa na udaną, a weźmy. Dobra. I co, porusza się szybciej? Nie widzę. A może? Wracasz do biomu. Oj, a chyba ktoś rozbił jajko. Dobra, może stąd sobie przelecimy teraz. Czy to jest lokacja, którą ja już zwiedziłem? To nadziejisko. Niektórzy przychodzili tutaj co tydzień, by trzymać się za ręce i łączyć w bólu i nadziei. Obecnie nadziei zostało niewiele. O kurde. Czym ja dostałem? Pada śnieg. Dobra, wjeżdżamy w nich, damy radę. Ja wiem, ja to widziałem na trailerze, my tą rakietą polecimy. Ale spoiler dałem. Unik. Nieźle od ciebie obrywa. No nieźle, ja też obrywam, ale ja chcę stąd... Dajcie mi troszeczkę odbiec. Kulka, kulka. Unik. Nie wiem, co ja robię, ale... Szkodnik wytępiony. W ogóle od początku gry może z dwa razy udało mi się aktywować tą super swoją moc. Jest takie mega tu im bang. Ej, dobra, życie. To chyba będzie ta moc może mi się odblokować tylko wtedy, kiedy ja atakuję wręcz. Prawdopodobnie nie doczytałem gdzieś tego i... Już niewiele brakuje. Dobra. O kurde.
Zostawcie mnie. Dobra, dojeżdżamy tego. Kurde, bo gościu robi tylko problemem. Śnieżynka prosto w cel. I Dragon Balla był. Ciuła. Dobra, ten leży. Ty, nie padł jeszcze, żyje. Ja, dobra, tak długo padał. Dobra, popróbujmy troszeczkę teraz walki wręcz. Dojechani. Oj, tak przez chwilę mi się zaświeciło, jakbym był blisko tego, ale nie jestem pewien. Dobra, co my tu jeszcze możemy zebrać? Ej, na 100%, ja coś takiego widziałem tutaj, że tu tam rakietą będzie można polecieć. Skup się na tym, co przed tobą. Dobra, dobra. Bo tam widziałem, jest możliwość tego aktywowania. Stracona dusza z totem zasobów. Ciekawe, czy to jakoś można... Chyba, że to będzie dopiero później jakaś misja, co do tego z tym związana. Ale dobra, wejdźmy jeszcze tutaj. W sklepie tego nie dostaniesz. A, okej, okay, teraz uratujemy tego. Dobra, nie chcemy z tobą rozmawiać, bo oni to samo ciągle mówią. Prosi cię o słuch. Pomogę ci, tak, oczywiście. Może teraz nam aktywuje lot tą rakietą? Światłość pięknie promienieje. Pójdź stąd. Nikt nie lubi, kiedy... Ale światło jest... Przegrywasz z gracją. Oczywiście, że lubi. Przestań. Dobra. Prawdopodobnie wykonuje to źle i źle rozdaje sobie te punkty. Kurczę, no nie da się tego jakoś? Może coś tu jeszcze muszę odnaleźć? O, tu jeszcze jest ten totem. Okej, okay, zabierzmy sobie ten totem. I został super łup. Gdzie jesteś, super łupie? On będzie gdzieś w środku. Ja mam taki feeling, ja widziałem to na trailerze, że to leci. Chyba, że po prostu jestem, tak jak mówię, nie w tym momencie, nie w tym miejscu. Dobra, tu jest jakaś jeszcze coś we skrzyni. A to jeszcze nie wszystko jest. Czy jest tu możliwość gdzieś wejścia jeszcze? A, to tylko na ziemi mogę. Nie, no nic tu więcej nie widzę, no. To miejsce ma w sobie jakiś spokój. Można tu odpocząć i nabrać. Nie muszę teraz odpoczywać. Pijana mrówka. Ja chcę lecieć, no. Ciekawe. A że ja nie widzę tego super złomu, to nie mam pojęcia. Chyba, że tu gdzieś może to trzeba. To musi się dać jakoś aktywować. Im więcej światła, tym mniej miejsc do ukrycia się. No, jeszcze czegoś nie zebrałem. Tu do budynku nie można wejść na 100%. Może to... A piąchom? Podczas znowu... Nie. Piącha jest tu. Tego też nie mogę rozwalić. No dobra. Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Może będzie jakaś jeszcze kolejna okazja, nie tracimy czasu. Właśnie z grzem, mimo tego, że wiatrak tu obok mnie wieje, jest mega gorąco. Dobra. No dalej, łap go. Okej. Dobra, doesn't matter, let's go. Czy ja przelecasz tak daleko? I don't think so. Tam jest modyfikacja, balon z modyfikacjami. Nie, tylko nie do wody, tylko nie do wody. Dobra, już się osrałem. Było rzadko. Dobra, idziemy przed siebie. Czy ja chcę sobie może wejść do balonu i zobaczyć, jak wyglądają ewentualnie te upgrade'y? Tak tylko szybkim lukiem. Oto towary Dixa.
Znajdziesz tu ubraniu? Dobra. Dobra, chcę się wymienić. Zobacz, co może ci się przydać. Sprzedaj ubrania. Na pewno nie chcę sprzedawać tych. No, a możemy mu sprzedać to. A sprzedamy jedną rzecz. A co u niego możemy kupić? Papier toaletowy? No, jak się nas razem zsramy ze strachu, to przynajmniej będzie się czym wytrzeć. Dobra, reszty handel. Nie potrzebuję. Okej, idziemy, zobaczymy jakieś upgrade'y. Może sobie w sumie możemy podnieść, bo tak naprawdę to na razie taki, jak mi się podoba, strój, który mam, modyfikuj. Jakość i... Dobra, jakość plus. I materiał. Mamy dość tego sporo, więc sobie ulepszymy. Aha, to możemy ulepszać jeszcze dalej. Dobra, aha, to możemy tylko... Tylko i wyłącznie strój. Materiał 6,6. Kurczę, nie mamy, dobra. Co nam to daje? Nic, tak naprawdę. Trochę tylko kewa. Okej, idziemy dalej. Nie interesuje mnie jednak to upgrade'owanie. Nie jest na takim poziomie, z którego mógłbym być zadowolony. Tam widzę jakąś jaskinię. Może będzie lot paralotnią. Dobra, idziemy tędy. Weźmy sobie naszego... Ja ciągle wciskam strzałkę w dół, to akurat nie plus, jeżeli chcę sobie wziąć. Dobra, olewam też ten totem, nie będę tak wszystkich też niszczył. Dobra, na mapie szybki luk. Czy to jest z tej strony? Czy ja muszę wejść do środka? Chyba tak. Nie mogę tego zniszczyć, dobra. Jak tu wjechać tam? Chyba tędy, co? Do góry? Wydaje mi się, że to i tak musimy tędy. Kroczymy ścieżką światła. Nie wiem, co ja mówię, ale dobra. To jest do zebrania? Czy to już zostało zebrane? Ej, do zebrania. Moc psioniczna przyda się. Punkt psioniczny znaczy. Dobra, 6 punkcików mamy. Idziemy do pradawnego. Przedawnionego. Niezły drzazgodło. Uważaj na palce. Nie chciałbym sobie drzyzgi wbić. O, tutaj można mocza puścić. Fajnie. Bo on był na początku gry w ogóle w całkiem innym miejscu. Prawdopodobnie się przetransportował. Zobaczmy. Także idziemy pogadać z gościem na wózku. Wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy. Ja też to dokładnie wiem, co... To miejsce jest dobrze ukryte tuż poniżej ponad. UFO? UFO? Idziemy tędy, jest oczywiście ścieżka wyznaczona co do tego. Świetnie pali mi się, upali. Świeci mi się moja broń. Czy to będzie jakaś walka? Nie, on chyba tutaj tak się tylko ukrywa, co? Ale czy tu może być coś do odkrycia jakieś? Ciemność widzę, ciemność. Dobra, chyba tylko musimy po prostu wejść tutaj. Nic tu nie będzie ukrytego. No wiecie, zawsze warto zerknąć. Ale nie, nie ma. Idziemy. Co ma do powiedzenia nasz ziombel? W ciągu dobra. Dnia stworzenia są... Falu, alu, hiru. Falu, alu, falu, kalu. Pod wrażeniem, że udało ci się zajść tak daleko. 14% wciąż gry. Jednak musisz dużo zrobić. Wszyscy zaprzątają sobie głowę końcem świata. Tamuk, gabamuk, tab. To ty zdecydujesz, czy wszyscy zginą, czy przeżyją. Ale przedawniony to ten rej trochę taki niewydarzony ma, co? Jemu by się ewidentnie maska przydała. Czuję, że twoje serce bije stabilnie i stwierdza, że aby się odnaleźć, należy zatracić się w służbie innym. To się tak zatraciliśmy, każdemu pomagamy, tak? Musisz pamiętać, kim i skąd jesteś. Ci, którzy nie znają swojej historii ani pochodzenia, są niczym drzewo, pozbawione korzeni. Moje wspomnienia są niewyraźne. Czy dostaniemy jakiegoś? Jakie są jego? To on zwany jest przedawnionym, pamiętasz? Ja tu, ja mała. Przedawniony mówi, że wszystko ma swój czas, a nie ma co rozpamiętywać przeszłości, ponieważ dawno zostawiliśmy ją w tyle. Super. Skup się na teraźniejszości, bo tu właśnie jesteś. Musisz określić swoje priorytety i doprowadzić sprawy do końca.
kobła, jakie? Czyń dobro, a ono do ciebie wróci. Luma tua ha. Jeśli świat naprawdę się skończy, nie będzie dokąd uciec. Na najgorsze przygotował coś, co nazywa arką. Najgorsze? Każdy koniec świata. Ma dwie strony, ale on byłby zdruzgotany, gdyby sytuacja zmusiła cię do ucieczki arką, podczas gdy świat ległby w gruzach. Nie będziemy uciekać. Przedawniony mówi, że nie stwierdzono jednoznacznie, jakie wydarzenia zmieniły bieg historii i sprawiły, że świat padł na kolana. Znalazł na arce dowody, zapis kryzysu, dziesięciolecia skażenia, które przeniknęło do Ziemi i zniszczyło rdzeń planety. Z czasem skażenie zakłóciło to, co obecnie znamy jako energię ki, siłę życiową, która przepływa przez wszystko, co istnieje. Słyszał, że plaga wpłynęła na wszystko na poziomie genetycznym i wywróciła do góry nogami nasze pojmowanie normalności. Tylko ci, którzy się zmienili, uniknęli zagłady. Udowodnili tym samym, że przetrwanie i odnowa są możliwe. A my jesteśmy tego prawdziwym, żywym przykładem. Rozumie twoje zainteresowanie statkiem u podnóża drzewa. Mówi, że wypłynął on na powierzchnię wraz z ropą, która trysnęła z ziemi. Arka jest starsza niż najstarsze dzieje. Po znalezieniu i zbadaniu instrukcji obsługi w końcu poznał zasadę działania statku. To będzie ta arka? W arce zmieści się jeszcze czwórka wybrańców. Wierzę, że gdy nadejdzie koniec świata, będziesz się kierować nie tylko litością, ale i mądrością. Muszę przyznać, że średnia ta arka, jeżeli tylko 5 osób może się zmieścić. Jeśli nadejdzie kataklizm, będzie na ciebie czekał w arce, do której możesz zabrać także 4 dodatkowe osoby. Kiedy wykona wszystkie zadania danej postaci, możesz ją zaproponować jedno z 4 miejsc w arce. Okej. Sifu z przymierzonego z tobą plemienia oraz przedawniony mają już miejsca, dlatego musisz poważnie się zastanowić, komu zaproponujesz kolejne, ponieważ później nie będzie można zmienić decyzji. W zależności od twojej aury, niektóre osoby mogą odrzucić zaproszenie. Przedawniony słyszał, że nie próżnujesz. Mówi, że docenia twoje dotychczasowe osiągnięcia. Niestety, otrzymał pilne wieści od swojej przyjaciółki ze wschodu, Noko. Oko to i oko skoko. Mówi, że choć nie jest pewny twoich intencji, liczy, że wesprzesz Noko. Mówi, że wskaże ci odpowiedni kierunek, ale odnalezienie Noko i zapewnienie jej potrzebnych rzeczy leży wyłącznie w twojej gestii. Kiepsko to brzmi. Przedawniony miał rację. Należy powstrzymać puchcia kopytka. Puchcia kopytka to będzie nasz kolejny boss do pokonania, okej. Przedawniony mówi, że martwi się wzmożoną aktywnością wschodniego światożercy. Tłumaczy, że Noko ma osławionego rumaka, którym planowała dostać się do światożercy. Jednak potrzebuje pomocy w przygotowaniu go. Okej. To jest? Okej, tam. O, ale fajnie, bo przynajmniej jest teleport niedaleko, więc super. Przedawniony sugeruje ci wybrać się na wschód jak najszybciej i sprawdzić, w jaki sposób możesz pomóc. Zastanawia się, o czym myślisz. Przejdź, dobra. Okej, jeżeli uważasz, że w trakcie eksploracji narrator mówi zbyt często, w ustawieniach może dźwięki może ograniczyć jego ilość komentarzy. Poproszę. Ustawienia, dźwięk, narrator. Damy 30%. Dobra. Zatra nie będzie się odzywał? Aha, i tu są te miejscówki, tak? Dobra. Okej, okay. Spoko. Odwiedź Noko. Czy my chcemy odwiedzać Noko jeszcze teraz w tym odcinku? Zerknijmy sobie na naszą mapę, bo
Co my tutaj mamy jeszcze? Okej, co otwiera klucz? Pójdźmy sobie może tutaj. Czy ja mogę stąd się tepnąć? Nie mogę, kurde, muszę stąd wyjść. Gdzie tu było wyjście? Gdzieś tutaj, nie? Chciałem sobie pozobaczyć, co otwierają klucze i później dopiero wybrać się. Generalnie mógłbym pocisnąć samą fabułę, ale ze względu takiego, że ja z reguły nie gram dużo poza nagrywkami, bo tak jak osoby, które oglądają mnie cały czas, wiedzą, że ja to sobie jako hobby i po prostu lubię grać, a nagrywka to jest taki dodatek do tego wszystkiego, więc po prostu jeżeli gram, to z reguły nagrywam, chyba że przed po prostu samą nagrywką lub po sobie jeszcze sprawdzam, czy tam doczytuję, dosprawdzowywuję, żeby mieć jeszcze jakieś takie głębsze pojęcie co do tego, co się dzieje, ale i tak później wychodzi na to, że tak naprawdę nic nie wiem. Dobra, pójdziemy chyba tam. Gdzie to jest? Tam, w tamtą stronę, ale to przecież mamy naszego roomca, więc tam podjedźmy. Na pewno uważa. Zobaczmy, co otwierałem te klucze, które pozbieraliśmy generalnie, bo wydaje mi się, że jeżeli zakończymy tą część lokacji, to po prostu pójdziemy już w tamtą stronę i tu raczej nie będziemy już za często wracać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale czy myślę dobrze, czy jestem w błędzie? Czy tam u góry jest ten zegar? Ten ze światłości, co nam te światło pokazuje? Znaczy nie zegar, tylko kompas? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy nie chciałbym tam wjechać, zobaczyć. Kurczę, no tak mnie to kusi, wjadę, dobra. Nie wytrzymam, muszę tam wjechać. Dobra, zeskakuj. Chyba tak. Albo w ogóle to jest całkiem coś innego. To totem Aurory. Według legendy aktywowanie czterech z nich spowoduje uformowanie się pasma twojej aury na niebie. To ty gadasz. Ale dobra, nie, to nie jest naszym zadaniem teraz. Ewentualnie wrócimy sobie tutaj. Naszym zadaniem jest tak jak było tutaj, tak? Co mamy? Jedno jest to. Znalezienie skarbca i ten. Okej, dobra, możemy sobie zrobić te dwie rzeczy. No. I co ja powiedziałem? Tak, powiedziałem właśnie to, że sobie robił po prostu całą grę. Może nie w 100%, ale przynajmniej te zadania, które są tutaj powyświetlane gdzieś w okolicy. Dlaczego by też nie? Bo wiem, że jeżeli skończę fabułę i przestanę nagrywać i zabiorę się za tę kolejną grę, nie zrobię już tego nigdy. I gra będzie leżała, potem ją odinstaluję. Więc ja sobie będę grać. A kto będzie chciał, ten będzie oglądać. O ty, dobra, chcę to zniszczyć. Kto by zostawił gumizłom na pastwę losu? No właśnie, na pewno nie. To jest. Oczy. Nigdy się nie nauczę tego. Dobra, i zrobimy im mrozik! Jak wyjechał? Dobra, ten pad. O kurde. A, się nie spodziewę. I tu popłaciła! Co tam się dzieje? Nie, my tam nie idziemy. My idziemy tutaj. Widać tam trochę sprężystego gumizłomu. Sprężystego gumizłomu? Co my tu będziemy mieli? Nie możesz się doczekać wyjścia, co? O, nie mogę. A raczej wejścia. Okej, narrator ewidentnie się trochę przyciszył. Mamy kolejny klucz. Się czymś otworzyć. To jest kolejny błąd, który robię podczas rozgrywki, bo klucz dostałem wcześniej, ja ominąłem to, kliknąłem dalej, szedłem, a tak naprawdę mogłem to... A mogłem to robić na bieżąco. To jest mój problem, no. Źle gospodaruję grą. Ale może kiedyś się nauczę. Wiecie, jak się grało tylko w jedną grę, Counter-Strike przez kupę lat, i nie grało się w nic innego, i zaczęło się tak naprawdę od ile, 7 miesiąc teraz nagrywam. Więc to też trzeba tak wejść w ten świat dobrze. Grałem dużo gier, ale nie tak dużo jak to po niektórzy. Dobra, co my tutaj mamy? Pistolet. Nie, to jest karabin.
Dobra, ja chcę go zobaczyć. To jest ten karabin? Reload. Dobra, pochodzimy sobie troszeczkę teraz z tym. O, tam są znowu jakieś ziomki, widziałem. Czy to był tylko... Dobra, nie. Okej, tutaj jeszcze gdzieś na blisko coś było. To jest to? Ej, tu są liny od żwirka. Dobra, możemy iść ogarnąć to żwirkowi. I będziemy mieli możliwość... będziemy mieli możliwość... Nieważne. Tej metalowej pięści. Idziemy tam. I zobaczymy, jak się spisuje nasza nowa broń. Tam są hajsy. Czy za zebranie wszystkich hajsów coś dostaniemy? Na pewno zatem dostaniemy hajs. Dobra. Ciężko tu o jakieś życie. O nie, 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 wychodź. Kurczę, chciałem sprawdzić, czy będę mógł sobie po tym przejść. No, a raczej tutaj za bardzo nikt nie będzie żyć. Dobra, ten biegnie z tą bronią taką w ręku. A potem jak trzeba będzie walczyć, to go sparaliżuje i będzie powalczone, dobra. 70 metrów, możemy to dla żwirka zrobić. Niech on tylko później o tym pamięta. Upgradując naszą boom pięść. Serio, niektóre... teraz tego nie potrzebujesz, ale później... Halo, jak ja mam tam? Ja mam stąd... Kurde, tak nie wejdę, dobra. Ale tak, już wejdę. Kucio. Co tu jest? Kolba i ubranko. To muszę... Ciekawe, co tam jest. Ej, dobra, wiecie co? Nie, jednak... Nie, wracaj. Nie, spadłem. Dobra, zróbmy to dla niego. Tak naprawdę mam ten... Nie, kur... Ale by teraz było. Okej, okay, udała się jedna. Pójdziemy tam zobaczyć. Tam coś musi być na 100%. Ja się tutaj tak podbiję na tym swoim grzybku. Bang. Czy my coś tu możemy mieć? Zobaczmy szybko na mapce. Nie, tu nic nie ma. To jest obóz. Obóz. Tutaj się nie muszę. Ciekawe, co na tym ranchu jest. Czy tutaj... Ciekawe, zastanawiamy, czy tam jest sens w ogóle iść. Ale dobra. Tak naprawdę, co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Zegary słoneczne. Klucz ulep... O, znajdź ulep wszystkie korzenie nono, więc to by było generalnie spoko. Więc można by było zrobić sobie te trzy rzeczy, why not? A ja nam nie mogłem zrobić se tepcio? Nie, nie mogę. Dobra, więc pędźmy. Zdążymy jeszcze coś zrobić? Myślę, że może tak. Bo czy tak, czy siak potem w walce i pomocy chyba nono warto by było te rzeczy zdobyć. A jak już będziemy mieli je zdobyte, to od razu jak do niej pójdziemy, to może będzie od razu walka. Będzie boss, ominiemy to, bo, a jak pójdziemy tam i ona powie, że najpierw musisz dla mnie zdobyć te rzeczy. No, o, tu jest ta różowiutka rzecz. Dobra, co tutaj jest? Strefa radioaktywna. No to my robimy teraz tak. Postać. Nie tutaj. Sprzęt. Stroje. Radioaktywna. Wbijamy się w kostium. Teraz tu mogę wejść. Elo! Dobra, ten pad. Zbieramy od razu po nim to. Idziemy po następnego. Czy... To... Tutaj dostał krytyka. A teraz, dobra, zmieńmy sobie na naszą broń tą podstawową. Jak ona daje zadać? Wiecie, czy... Wydaje mi się, że generalnie chyba w miarę podobnie. Prosto między oczy. Kurde, nie trafiłem go. Dobra, padasz. Dobra, wystarczy. Spokojnie, Józek. Uspokój się. Teraz możemy tu wejść, więc
jeżeli mamy ten oto super skafander i bezkarnie możemy sobie tutaj podróżować, więc czapuszka. Ja się boję, że tak naprawdę to my tu weszliśmy, a tu nic nie będzie takiego fajnego. Tylko po prostu tyle, że... Magazynek? A do czego? Ciekawe, czy to jest do karabinów, czy to jest po prostu taki defaultowy, który możemy zamontować w każdej broni. A my mamy tam słaby magazynek w naszym karabinie, więc będzie można to jeszcze sprawdzić. Dobra, tu nie możemy wejść. Musisz odpowiednio brzdęknąć, by dostroić podłoże. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Nie zrobię tego, halo. Aż uszy więdną. Nie. Musisz zharmonizować brzdękanie. Dobra, no ten tu, ten jest okej. Ten jest okej. Git. Chyba za pierwszym razem nie mogłem tego zrobić, czy tak, czy siak. Bo miałem zbyt mało ruchów. Uszu. Dobra, został tylko totem zasobów, który prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj w pobliżu. Rozejrzyjmy się może. Totemie zasobów. Totem zasobów. Czy po prostu zlewam ten totem i... O, jest, dobra. I będziemy mieli lokację zakończoną. Nie wiem, czy to ten totem. Prawdopodobnie tak. To na pewno oczywiście się przyda. Dobra, zmieniamy nasz strój oczywiście. Mam jeszcze ten, ale dobra. Zostawiamy sobie nasz strój i lecimy. Dobra, dobra, spokojnie. 36 minut, no kurczę, no te odcinki, no ewidentnie, no kurczę, nie mogą być. Najlepsze w tym wierzchowcu jest to, że napędza go zielsko. To 37 minut wystarczająco chyba będzie, a zaczniemy sobie od tego momentu w kolejnym, ja się tam po prostu przetransportuję, albo może to sobie tylko zdobędę i wtedy będziemy się widzieć. Dobra, moi drodzy, dzięki za oglądanie, fajnie, że jesteście, mówię to za każdym razem. Dzięki za wszystkie lajki, za subskrypcje, też bym podziękował, tylko że się jeszcze na razie nie pojawiają żadne, utknęliśmy w martwym punkcie, ale mam nadzieję, że z czasem się to zmieni, jak ktoś mnie odkryje i oszlifuje, albo też opluje. Nie, dobra, nieważne, życzę wam miłego popołudnia, zapraszam na odcinki codziennie o godzinie 14, żegnajcie, cześć!